Tutaj Max i Tomek i Stefan. I jesteśmy w Detroit, prawie w samym centrum Detroit, nie? Zwiedzamy sobie, chcieliśmy wam pokazać piękne miasto. Jakie peryferie? Domki tutaj. Chłopaki zaraz odjadą. Piękny las. O, tak wygląda las w środku miasta. Musimy uważać, bo dziki wyskoczą. W nocy niestety za bardzo nie da się tu chodzić. Chłopaki uciekli do samochodu. Się boją, że ktoś nas tutaj tego. Ale ja, gościu z Michigan, jesteśmy na ulicy Brush. Zaraz przy 75. Piękne. Architektura piękna. Wczesnogotycka. O, sterta opon, nie? Może to jest jakiś dealer używany opon. Tu wchodzimy już w bardziej dzielnicę mieszkaniową. Samochód jakiś tutaj do sprzedania, nie? Można kupić chyba. No, tu już jakiś jest bardziej cywilizowany, no ale tam dalej oczywiście domy popalone. Chłopaki se jadą tutaj. No dobra, chodźcie, chodźcie, że ja muszę wskakiwać, jakby nas ktoś pogonił, nie? No dobra, ja se idę tak, wiesz, zwiedzam, nie? Albo wsiądę, otwórz mi szybę. I sobie zrobimy taką turę tutaj. O, to już ładnie. Co tu jest? Barbecue pit? Gdzie? No po prawej, coś zjemy, barbecue zobacz. Barbecue pit, gdzie? Tu jakiś czarny, kurwa, robię. Żabelka. Tu moja ciotka mieszka. Gdzie? To jest ta, co ma shotguna przy boku? Zobacz tu. No. Tu ciotka mieszka w tym prawym, po prawej? No, po prawej stronie, ten dom tam, kurwa, widzisz, ten wielki, ten jeszcze, kurwa, jeszcze stoi. Ten przy drzwiach. Poważnie? Na pewno mój kuzyn tu jest. Jest kuzyn i ciotka, który ma karabin maszynowy. O, tutaj? Nie, tu. Patrz. Co to, że kraty w oknach? No i takiego samochodu przecież tu nie zostawiam. No. Nie, to jest mojego kuzyna, na pewno. On pracuje w Channel 7. No to chodź pogadamy. To chyba drugi, nie, to chyba starszy mój kuzyn. Bo widzę, że kurwa na te. Ale a to co mówię, to ja się nie chcę sobie wyprowadzić. Czyli tu Polacy mieszkali, tak, Stefan? Czyli kiedyś polsko-niemiecka dzielnica, klub motocyklowy tam jest jakiś. Teraz dojedziemy do sławnej ulicy 8 Mile Road, 8 mila, M&M. Tak. To jest ta ulica i on tam ten film nagrywali, niby tam mieszkał tam właśnie, tylko że bardziej w prawą stronę, nie? No, dealerzy samochodowi, oczywiście wszystkie auta rozwalone, nie?
A, tu już jakaś... To zobacz, jakie piękne auto po lewej stronie stoi. O, zobacz, może to... O, Oldsmobile. Lekarzy...